Piotr Waszeszcik, witam ze studia Telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest starosta ostrucki, pan Andrzej Wiczkowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie starosto, mamy dzisiaj ostatni dzień wakacji. Jakie one były? Bogate były też w akcje, które prowadziliście, może troszeczkę w inny sposób niż tradycyjny, bo cały czas funkcjonujemy w tej pandemii. Na szczęście były to wakacje bezpieczne i tutaj te akcje, które prowadziliśmy, no niestety musieliśmy trochę zmienić formułę ze względu na sytuację w kraju, ale nie zaprzestaliśmy działań zmierzających do tego, że promujemy zdrowy styl życia, więc akcje Zdrowe Lato przenieśliśmy trochę do internetu i do tych działań wirtualnych, ale też spotkaliśmy się w Lubajnach, w domu, w budynku, który służy całej społeczności tamtej miejscowości, z kołem gospodyń Luba, i tam uczestniczyliśmy w standardowym czy w tradycyjnym pieczeniu chleba. Piękne spotkanie i myślę, że to też pokazywanie naszej historii i pokazywanie tradycji, którą wszyscy my żyjemy. A coraz więcej ludzi też samodzielnie piecze chleb. Tak, wracamy do korzeni, wracamy do tych tradycyjnych sposobów przyrządzania żywności. Dbamy coraz bardziej o to, żeby ona była zdrowa i ekologiczna, co myślę, że ogromne ma znaczenie dla naszego zdrowia. Od jutra prawie 4000 uczniów pójdzie do szkół. Czy szkoły są przygotowane na pracę w tym czasie? Tak, to prawda. Ruszamy normalną pracą w szkołach, tak jak wszyscy państwo wiecie. Okres wakacji to okres był częstych spotkań z dyrektorami, osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie szkół, również w urzędzie, bo to nabór do szkół, przeprowadzenie odpowiednio dobrze przygotowanego naboru, to też bardzo ważne, żeby każdy uczeń kończący szkołę podstawową znalazł miejsce w naszych szkołach. Dbanie o ofertę tych szkół, bo to jest bardzo ważne, żeby pokazać uczniom, co one proponują i co w zamian można zyskać w tych szkołach. Szkoły są dobrze przygotowane. Oczywiście jest to niebezpieczeństwo, tak jak wszędzie, że ktoś będzie po prostu chory. Ale jesteśmy też na to przygotowani, bo jeżeli taka sytuacja nastąpi, to wprowadzimy nowe rozwiązania w szkołach, które uniemożliwią rozpowszechnianie się czy rozprzestrzenianie się choroby. No, liczymy na to, że nic takiego złego się nie stanie, ale myślę, że to już czas na to, żeby dzieci wróciły do szkół. W zeszłym tygodniu mieliście spotkanie z dyrektorami szkół z całego powiatu. Z jakimi problemami najczęściej dyrektorzy, na jakie zwracali obszary? To głównie możliwość stykania się dużej ilości uczniów i wyeliminowanie w maksymalnym stopniu skupisk dużych młodzieży. No, nie jesteśmy w stanie do końca wyeliminować bliskie jak gdyby współistnienie tych młodych ludzi w szkołach, no bo wiadomo, że siedzą w odpowiednich ławkach, spotykają się na korytarzach. No ale próbujemy dbać o to, żeby tych miejsc było jak najmniej. No, klasy są liczne, ponad 30 osób, więc nie ma możliwości lokalowej, żeby ten dystans zachować, który nas wszystkich obowiązuje. No, zobaczymy. Będziemy jak gdyby uczulać wszystkich uczniów, żeby dbali sami o siebie, żeby stosowali środki ochrony osobistej, żeby zniwelować do minimum te zagrożenia. A nauczyciele sami już, bo też przecież są w różnym wieku. To prawda. Z nauczycielami jest trochę łatwiej, bo oni sami są świadomi i więcej już wiedzą o tym i sami muszą zadbać o to. A szkoła wyposaży wszystkich nauczycieli i wszystkich uczniów w środki ochrony osobistej tak, żeby byli po prostu bezpieczni. Panie starosto, tegoroczne matury, chciałbym tutaj zapytać, no zajęliśmy niechlubne chyba ostatnie, jak pamiętam dobrze, miejsce w regionie. No i to jest najgorszy moment, bo rzeczywiście te wyniki matur w każdej szkole, i to dotyczy również liceum i innych szkół naszych w Ostródzie, były gorsze niż w ubiegłym roku. I tutaj pokazuje chyba, ten wynik pokazuje, że jednak standardowe uczenie,
czyli w szkole, daje o wiele lepsze efekty niż nauczanie zdalne. Bo jednak to miało chyba ogromne znaczenie, bo nie sądzę, że trafił się po prostu taki rocznik. I myślę, że to po prostu zaważyło bardzo. Chociaż każda szkoła była w takiej samej sytuacji. Rozmawialiśmy z dyrektorami, próbujemy znaleźć odpowiedź na to, dlaczego tak się stało i szukamy możliwych rozwiązań naprawczych, żeby takiej sytuacji nie było, bo rzeczywiście dla osób, które kończą liceum czy technikum, egzamin maturalny czasami jest furtką na dalsze kształcenie, no i na całe życie, więc to jest bardzo ważny egzamin dla każdego młodego człowieka. Panie starostwie, chciałbym troszeczkę zmienić temat. Powiat dużo inwestuje. Widzimy też na drogach w mieście remont ulicy Pieniężnego Jaracza. Jakie środki zarząd przeznaczył na poprawę jakości dróg w mieście w Ostródzie? To pierwszy rok, kiedy wróciły już drogi pod nasze zarządzanie, bo wcześniej tych remontów my nie dostrzegaliśmy, chociaż przekazywaliśmy środki takie same jak wcześniej. No właśnie, teraz jest miasto nie zarządza, przekazało, jak gdyby zrezygnowało z obsługi powiatowych dróg. Tak, tak. I ja stoję na tym stanowisku, że zawsze, co roku musi być jakaś droga remontowana w Ostródzie. Jeżeli przekazujemy środki, to te środki muszą być spożytkowane na poprawę jakości tych dróg. Bo zdarzało się tak, że 2 lata wcześniej po kolei samorząd miejski musiał zwracać część tej subwencji, bo po prostu jej nie wykorzystał. Ale nic też się nie działo na drogach nowego. Więc w tym roku te pieniądze spożytkowaliśmy, to ponad 500 tysięcy na te dwie drogi wspomniane przez pana. Jeszcze dodatkowo będą zainstalowane takie wyniesione przejścia dla pieszych na ulicy, na skrzyżowaniu właściwie Pieniężnego i Jagieły, bo tu jest newralgiczny punkt dla dzieci, które chodzą do szkoły z osiedli. I tutaj patrząc na bezpieczeństwo tych dzieci, musimy to zrobić. Co z koncepcją ruchu okrężnego na tym skrzyżowaniu? Ona jest przygotowywana, tylko tak jak wcześniej powiedziałem, że każda inwestycja czy każdy remont powinien być uzgodniony z samorządem miejskim i współfinansowany również. Takiej deklaracji niestety nie uzyskałem samorządu miejskiego, więc to na razie jest w kwestii przygotowania. Podpytam pana jako doświadczonego samorządowca, ponieważ niedawno miała też miejsce sesja Rady Miejskiej i tam po raz kolejny z rzędu burmistrz nie otrzymał wotum zaufania. Jakie są konsekwencje takiego wyniku? No to jest bardzo trudna sytuacja dla osoby, która pełni funkcję burmistrza, wójta czy starosty, bo w moim przypadku jako starosty nieuzyskanie wotum zaufania wiąże się z odwołaniem ze stanowiska. W mieście czy w gminie jest trochę inaczej, bo podwójne, czyli rok po roku nieuzyskanie tego wotum sprowadza się do tego, że przeprowadzone jest referendum odwoławcze. Tutaj w Ostródzie ono już było, więc nie jestem pewny, jaka jest sytuacja teraz prawna w mieście, bo rok dwa lata z rzędu burmistrz nie uzyskał. No trudna sytuacja dla samorządowca, bo rzeczywiście brak porozumienia z radą przyczynia się tylko do konfliktu. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji nie porozumienia się z radą, która jest bardzo ważnym elementem pracy samorządu. No i tutaj ja nie wyobrażam sobie rządzenia w ogóle bez porozumienia, bez wzajemnych takich dobrych relacji pomiędzy radą a burmistrzem, czy wójtem, czy starostą. To po prostu nie daje możliwości działania normalnego samorządu. No radni miejscy między innymi zarzucali, że współpracy nie ma z powiatem. Potwierdzi pan to, czy ta współpraca jest? Próba, no wie, jak to jest w ogóle dzisiaj z tą współpracą z miastem? No ona jest trudna. Od samego początku, jak pamiętacie, pierwsze decyzje pana burmistrza o rezygnacji ze wspólnych działań, takich jak Wigilia, takich jak obchody święta, to też pokazywało na samym początku, że samorząd miejski trochę się oddala od pozostałych samorządów. No w trakcie tych
dwóch lat już praktycznie wiele sytuacji takich zapalnych i to nie tylko z samorządem powiatowym, ale i z gminnym. Nie daje takiej prognozy na to, żeby było lepiej. Trochę szkoda, bo samorząd to inaczej współpraca i bez tej współpracy, nawet pomiędzy samorządami, no jest to trudne i no, traci na tym każdy samorząd. Chciałbym jeszcze zapytać o inwestycje w szpitalu, bo ostatnio właśnie również na naszej antenie pan prezes zapowiedział budowę nowego skrzydła szpitala. Czy samorząd powiatowy stać na takie inwestycje, kiedy z tego co wiemy, no przychodów z podatków ze względu na pandemię w tym przyszłym roku może być mniej? To prawda. O tej możliwej rozbudowie szpitala mówiliśmy od samego początku. Z chwilą zakończenia budowy bloku mówiliśmy, że szpital musi mieć nową izbę przyjęć, bo rzeczywiście w tej chwili tych nawet wejść jest kilka do szpitala i początek jak gdyby kontaktu pacjenta ze szpitalem jest bardzo utrudniony. Dlatego od samego początku myśleliśmy o rozbudowie, przygotowaliśmy dokumentację na budowę nowej izby przyjęć, a na piętrze z nowym oddziałem, który jest kluczowym w naszym szpitalu w tej chwili, to jest ortopedia. Wniosek złożymy do regionalnego programu operacyjnego na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Koszt jest przewidywany na około ponad 10 milionów, z czego możemy otrzymać dofinansowanie z RPO około 4 milionów, a resztę poradzimy sobie. Szpital jest w dobrej sytuacji finansowej i był szpitalem jednoimiennym. Wiele środków, trochę takich dodatkowych wpłynęło dla szpitala. Prowadzone są prace inwestycyjne w tej chwili, bo za chwilę też się pojawi przetarg na wymianę wszystkich trzech wind. To jest też bardzo ważne. Drobne remonty w środku są prowadzone. Zakupiliśmy nowe karetki. Coś dzieje się dobrego w szpitalu pod względem inwestycyjnym. Już nie wspomnę o wyposażeniu, bo tych środków na wyposażenie otrzymaliśmy bardzo dużo. To jest dobry czas dla szpitala. I ta inwestycja obojętnie, czy uzyska dofinansowanie z RPO, czy nie, ona będzie prowadzona. Panie starosto, na zakończenie mamy dzisiaj rocznicę porozumień sierpniowych. Jak pan pamięta tamte czasy i jak te porozumienia wpłynęły na dzisiejsze funkcjonowanie w ogóle samorządów w Polsce i w regionie? No one były kluczowe, bardzo wzruszający czas tamten, bo ja no, byłem małym dzieckiem, ale pamiętam te sytuacje i te napięcia, które to niosło, ale rezultatem jest Polska samorządna, Polska wolna, Polska demokratyczna i chyba to jest nie do przecenienia to, co się wtedy stało. Dla mnie jako samorządowca to najważniejsza była reforma samorządów i wprowadzenie tej samorządności, bo dzięki samorządom, dzięki dobrej współpracy wiele dobrego i wiele cennych inicjatyw i inwestycji dokonało się w każdej gminie. No, pieniądze, które zostały skierowane do samorządów chyba są najlepiej wykorzystanymi pieniędzmi i ta Polska samorządowa bardzo się rozwinęła i to też stwarza możliwość rozwoju inwestycji, ale rozwoju też przedsiębiorczości, bo jak wiemy, sam samorząd poprzez swoje inwestycje też wspiera przedsiębiorców i to jest bardzo ważne. Także ja oceniam bardzo pozytywnie i bardzo jestem zadowolony, że taka sytuacja miała miejsce i z wielkim podziwem patrzę na tych ludzi, którzy kiedyś do tego doprowadzili. Po 40 latach jak dzisiaj i jakie ewentualnie zagrożenia i problemy się pojawiają w dzisiejszych realiach? Samorządowych. Tak. Samorządowych najbardziej ważnym elementem jest to, żebyśmy mieli środki finansowe na to, żebyśmy mogli inwestować, bo cały czas poprawiamy jakość dróg, cały czas próbujemy stworzyć warunki w szkołach, żeby one były jak najlepsze. Dbamy o bezpieczeństwo zdrowotne.
tylko zawsze jest tak, że ich tych środków finansowych dla samorządów jest mało, ale samorządowcy sobie poradzą i ja jestem pełen nadziei na to, że samorządy będą się rozwijały. I tego życzę. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był starosta ostrucki, pan Andrzej Wiczkowski.